nie ma limitu czasowego. Chodzi raczej o to, żeby w nocy spotkać swoją taką ścianę, spotkać swoją niemoc i zrobić jak najwięcej kroków za ten moment, kiedy stwierdzimy, że już się dalej nie da. Nie do końca chodzi o to, żeby w ekstremalnej drodze krzyżowej dochodzić do 14 stacji, a żeby jak najdłużej zmieniać siebie. To chodzi o to samo nieraz, co przeżywają biegacze długodystansowi, kiedy dobiegną do końca i czują się przez kilka dni jako zwycięzcy, wspaniali, czują, że dokonali czegoś wielkiego. Tu jest dokładnie to samo. Każdy otrzymał rozważania od nas, papierowe, lub ma je na aplikacji. Jest aplikacja EDK, która umożliwia i nawigację, i czytanie, i odsłuchiwanie właśnie rozważań. Każdy idzie sam. To, że idziemy w małych grupach, chodzi o to, żeby było raźniej, ale idziemy w milczeniu i tak naprawdę całe zmaganie przechodzimy sami. Rozważania odnoszą się tak naprawdę do zwykłego, normalnego życia. Rozważania są pisane, tak w cudzysłowie mówiąc, przez cywili. To po pierwsze, i są częścią ich życia, i są wycinkiem ich życia. A jeżeli chodzi o ten długi czas, chodzi o to, żeby po drodze doszło do jakiejś przemiany, do zmagania i do przemienienia siebie.